Hejka kochani, dzisiaj zapraszam Was na filmik, w którym pokazuję moją rutynę, gdy jestem chora. Tutaj jeszcze sobie leżę w łóżku, ale od samego rana męczy mi kaszel. Zawsze poranki i wieczory są najgorsze, gdy jestem chora, bo najbardziej mi drapie gardło. Przewracam się z boku na bok, no i jak widać już chcę się obudzić. W sumie to nie chcę, ale muszę, bo kaszel nie daje mi spać. Patrzę, która godzina, a tam... 6, więc odkładam ten telefon i próbuję zasnąć, chociaż serio czuję się tragicznie i zbytnio nie mam jak tego zrobić. Dmucham nos, nienawidzę być chora, nie ma w tym nic ciekawego, bo ja zawsze z rana wstaję z przyzwyczajenia wcześniej. Teraz już stwierdziłam, że nie próbuję zasnąć, bo i tak nie dam rady. Poprawiam sobie poduszki, owijam się kokonem z kołdry, żeby jeszcze mi ciepło nie uciekało. Zapalam sobie lampki, no i przeglądam media. Odpowiadam Wam na Instagramie, na TikToku i też na YouTubie, daję Wam serduszka, no i Wam odpisuję. Tak więc koniecznie napiszcie w komentarzu coś, bo macie dużą szansę na serduszko. Odkładam telefon i czas wstać. Ubieram kapciuszki jednorożce. No i teraz udaję się do łazienki, żeby wykonać moją paranną toaletę. Myję sobie ząbki, myju. No i w sumie to tutaj jest tylko mycie ząbków. No, wracam do pokoju, zapalam sobie jeszcze inne lampki, żeby było tak przytulnie, układam jeszcze poduchy dla wygody, no i wskakuję pod kołderkę, moja ulubiona cieplusia, odpalam telewizor i szukam czegoś ciekawego, chociaż zwykle trafiam na końcówki programów, moje szczęście. No i w międzyczasie też moja mama zawozi Michałka do szkoły. Teraz sobie przygotowałam stoliczek i wygodnie się usadawiam w moim ulubionym miejscu, jak jestem chora, czyli oczywiście w łóżku. Dmucham nos, nienawidzę być chora, ale plusem są śniadanka do łóżka. Moja mama właśnie przyszła i dała mi kanapeczki, taki jogurcik i cieplusią rozgrzewającą herbatkę. Ale nie może być tak kolorowo, ponieważ zaraz ma dla mnie drugą porcję, którą są... lekarstwa. Biorę je z wielkim entuzjazmem. Nienawidzę brać lekarstw, chociaż wolę już tabletki niż syropy, bo syropy są tragiczne. Dalej sobie oglądam telewizję. No i teraz już długo w tym łóżku nie posiedzę, ponieważ jest czas, żeby w końcu wstać i się ubrać, bo nienawidzę siedzieć w piżamie cały dzień. Szukam jakichś rzeczy, tutaj jest bluza z mojego sklepu, w którym teraz są wprowadzone rozmiary dziecięce. Oczywiście znaczek Cookie Mint, ma również kaptur. No i co by tutaj ubrać? Ja już wiem, wybiorę coś superowego. I zobaczcie, co tutaj mam. A prezentuję się w tym... O tak! Słodziutko, fajnie, przy okazji ten strój jest mega ciepły i taki milutki, jeszcze kapcie jednorożce. I mam super zestaw. Teraz znowu wracam do łóżeczka, przykrywam się, okrywam cała i biorę jakąś książkę, żeby nie było, że cały dzień siedzę na telefonie i na telewizorze, komputerze. Chociaż szczerze mówiąc, to jakoś nic mnie w nich nie zainteresowało. Tutaj mam jakąś dziwną karteczkę z tyłu, próbuję coś czytać, przewijam strony, odkleiłam karteczkę, nie wiem w ogóle co to było, jakieś moje zapiski. Troszeczkę sobie poczytam, ale jednak nie robię tego zbyt długo, ponieważ kaszlę, potem nie wiem gdzie skończyłam i ogólnie ja muszę mieć książkę, która mnie serio wciągnęła. Potem sobie wycieram nos, dmucham go, żeby pozbyć się katarku i moja ulubiona część, czyli inhalacja. Moja lekarka kocha mi to zapisywać, moja mama też kocha mi przygotowywać te inhalacje, ale ja tego nienawidzę, chociaż wiem, że to mi pomaga, dlatego to robię, ale nie jest to dla mnie fajna rzecz. Chociaż wtedy sobie coś patrzę na telefonie i jakoś umilam sobie ten czas. Tak, łapka w górę, dajcie mi łapkę w górę za poświęcenie w chorobie, że muszę brać te inhalacje. Zrobiło już się trochę ciemniej, no bo zbliża się zima, nienawidzę tego klimatu jesieni, jak jest tak ciemno, więc zapalam sobie światło. No i jak widać, co mam tutaj w ręce, teraz się okrywam.
W ręce mam pada i będę sobie grała na Xboxie w jakąś grę dla trzylatków. Tak jakoś mi wybrało się. Michałek, przyszedł, ja sobie tutaj gram, ale nie chcę z nim spędzać za dużo czasu, żeby go nie zarazić, bo jako jedyny się trzyma, mama też jest trochę chora. Tutaj sobie dalej gram, też sobie gram na komputerze. Tutaj biorę lekarstwo. Nienawidzę popijać lekarstwo wodą. W ogóle nie lubię wody. I chcę już jak najszybciej ją oddać. Najlepiej jej nie pić. I moja mama mówi, że Oliwka, wypij jeszcze trochę. Nie chce mi się jej nawet przełykać. Ale jednak muszę popić czymś te antybiotyki. Piję, piję. I co? Moja mama powiedziała, że mam wypić jeszcze więcej. Tak więc teraz już się nade mną zlituje za chwileczkę. I powie, że tyle wystarczy. I tutaj sobie patrzę coś na telefonie, ponieważ lubię wam odpisywać na komentarze i lubię również dawać wam serduszka, ponieważ jakoś mi to sprawia wielką przyjemność, a wam wiem, że też, bo się często z tego bardzo cieszycie. Teraz tutaj sobie jeszcze patrzę na moje TikToki. Możecie do mnie zobaczyć. Na TikToku nazywam się kuchimit.pl. Również wam lajkuję i patrzę na wasze konta. Lajkuję komentarze i filmiki. No, o to mi chodziło. Patrzę sobie tutaj, ile mam lajków, ile zostawiliście mi komentarzy. I też przepraszam za mój głos, ale naprawdę nagrywam to, jak jestem chora. O, tutaj jest musicali z pociągu, gdy spotkałam Dawida Kwiatkowskiego z targów książki. O, było tam super, tyle was spotkałam. Tutaj jeszcze z dziewczynami mam TikToki, z Samosią, z Izabelą, w sumie to z Tosią. I tutaj my wszystkie w komplecie, jak sobie w pociągu nagrywałyśmy. Niezła zabawa. Dalej sobie przeglądam, no i dzwonię po lekcję. Hej. Zazwyczaj szybko koleżanki mi jakoś nie podają, chociaż czasami muszę sporo czekać. Tak? Potem jak koleżanki już mi je w końcu wyślą, no to z wielkim entuzjazmem i z chęciami wyciągam potrzebne rzeczy do odrabiania pracy domowej. Tutaj akurat zaczęłam od historii. Oczywiście dalej jestem w moim stroju jednorożca, cały dzień z nim sobie spędzam, ponieważ jest on ciepły, przy okazji bardzo ładny i milutki w dotyku. No i teraz sobie robię te notatki, nadrabiam tematy i pracę domową robię w łóżku, bo jak siedzę przy biurku, a biurko mam od razu przy oknie, to widzę tą ciemność na dworze, gdy jest jeszcze jakaś 16 i to wtedy mam wrażenie, jak była 20, już jestem mega zmęczona, a w łóżku jest mi cieplutko. Tutaj mamusia robi mi herbatkę z miotkiem, miam, miam, jeszcze cytrynka. Uwielbiam takie jesienne herbatki. W sumie są dobre i na jesień, i na zimę. Tutaj sobie piję, jeszcze dmucham nos, bo i katar, i kaszel męczy mnie przez cały dzień. Wracam z łazienki, ponieważ teraz poszłam się troszeczkę ogarnąć już tak na wieczór. I zdjęłam poduchy, siadam, ustawiam się w moim łóżeczku, przykrywam się jeszcze kocykiem, żeby było mi milej. I zabieram się za jedzenie kolacji. Nagrywam sobie TikToki. Nie robię tego oczywiście zawsze wieczorem, bo czasami jestem zmęczona i od razu idę spać. Ale tutaj akurat się pytałam, czy chcecie ten filmik. I mega dużo osób napisało, że tak, dlatego wam właśnie go wstawiam. Teraz czas na zgaszenie lampek. Gaszę je, no bo nie ma sensu, żeby się marnowały baterie, a już i tak idę spać. Kolejna dawka lekarstw z moją ukochaną wodą, której szczerze nienawidzę. Jeszcze jakiś psik, psik. Kolejne lekarstwa. Nie lubię brać lekarstw. No i dziękuję wam za oglądanie. Pa, pa, ja już idę spać. Zobaczcie na moje social media, czyli Instagrama, Snapchata, Facebooka oraz TikToka. Będzie mi mega milutko. No i życzcie mi zdrowia, żebym jak najszybciej wyzdrowiała, bo jak na razie nie czuję się najlepiej. Chociaż zależało mi bardzo, żeby nagrać dla was taki ciekawy filmik. Pa, pa, dziękuję za oglądanie.
too small. Watch the clock ticking off the